Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Konrad, i to jest kolejny odcinek symulatora maszyna. I właśnie dzisiaj kontynuujemy nasz przejazd, który ostatnio był na transmisji na żywo do stacji Wolica. Dojedziemy go do końca. Jeszcze dwa odcinki będą. Tego. Postanowiłem, że jednak dokończymy tą trasę. To będzie 60 z tego, co kojarzę. Stacja Nowa Luta. I teraz chyba na R7, tak, R7. Kanał R7. Ograniczenie do 100 km na godzinę.
RP1, jak wskaźnik informuje, przejazd przed nami. Mamy nadajcyjną baczność. Dobrze, i otwieramy drzwi sobie z prawej strony. Minut opóźnienia mamy. W Rakowicach gdzieś na boczek. Jazda bezprądowa. Zardzewiałe tory, główki szęta. O, pociąg jest naszy, no busik. I 7 minut opóźnienia. No nie wiem, skąd to się bierze.
No i zbliżamy się do stacji Stoci. Stacja Stoki. Mamy na wprost, ale w nóżce trzeba się zatrzymać. Już nie pamiętam, gdzie tu jest dokładnie peron, ale zaraz będzie. Stacja Nurzec. Dobrze. Co się dzieje z naprzeciwka? Żeby to mogło być inaczej. To jeszcze taki wojskowy. Na 4 minuty to mieliśmy stać. Nie tracić czasu, spróbujemy sobie trochę przyspieszyć czas. Dobrze. Teraz już dajmy normalnie. O, jeszcze sucha kończę jeść. To są stare, poczciwe suki, to lokomotywy polskie są. Chociaż one bardziej składy pasażerskie ciągały jako pospieszne, ale... Może dlatego, że większa siła, to no, wysłali też na towar wojskowy. Możliwe.
Są wszystkie parametry ładnie wypisane. Zbliżamy się chyba do mokrej. Dalej 7 minut opóźnienia. Stacja mokra. Myślę, drodzy Państwo, że w tym odcinku to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.